Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Małgorzata Pietranik, witam bardzo serdecznie w telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Witam również bardzo gorąco mojego dzisiejszego gościa, księdza doktora Romana Piwowarczyka. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ksiądz doktor Roman Piwowarczyk jest filozofem, teologiem, prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Proszę księdza, mamy w Watykanie dosyć wyjątkową sytuację dwóch papieży. Papieża emeryta Benedykta XVI i papieża Franciszka, który jest dosyć kontrowersyjnym papieżem. Na czym polega ta wyjątkowość? No więc po pierwsze, jest to rzeczywiście sytuacja wyjątkowa. Zdarzały się sytuacje w historii naszego Kościoła, że mieliśmy na przykład taki przypadek, że był antypapież, czyli sytuacja dwóch naraz papieży, albo sytuacja taka, że dany papież rezygnował z papiestwa i w przypadku na przykład papieża Celestyna, ten właśnie papież przeszedł z powrotem, że powiem, do stanu przed wyborem papieża, czyli stał się jakby na nowo kardynałem, czy no, moglibyśmy powiedzieć, wrócił do pełnienia wcześniejszej funkcji przed wyborem na papieża. Natomiast gdy chodzi o papieża Benedykta XVI, należałoby tu precyzyjnie dodać papieża emeryta, to sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że ta rezygnacja spełnienia funkcji papieża ciągle budzi wiele kwestii, wiele pytań, wiele wątpliwości. No i przede wszystkim to podstawowe pytanie, co skłoniło papieża Benedykta do tego, by podjąć taką, no bądź co bądź, trudną decyzję, na pewno i dla niego samego trudną, i także dla naszego Kościoła. Papież Benedykt, jak wiemy, zachował tytuł jego świątobliwości papież Benedykt XVI, z tym dodatkiem emeryt. Zachował także strój, chodzi w białej sutannie, i zachował także herb związany właśnie z pełnioną funkcją papieża. I te rzeczy należą na pewno do bezprecedensowych, czyli wcześniej takich sytuacji nie było. Natomiast ten właśnie papież, Benedykt XVI, bardzo precyzyjnie podkreślił, czy no, powiedział do nas, że nie ma takiej sytuacji w chwili obecnej, aby było dwóch papieży. Czyli papieżem pełniącym funkcję papieża jest faktycznie, według niego, papież Franciszek. Natomiast on pozostaje papieżem Benedyktem XVI emerytem i wyjaśnia to bardzo pięknie, że Pan Bóg, który go powołał do tak wyjątkowej misji, jaką jest właśnie wikariusz Chrystusa czy następca świętego Piotra, chce pozostać w tym wyborze do końca swojego życia. Natomiast zawiesza pełnienie funkcji jako papież. No cóż, po tym takim doprecyzowaniu możemy powiedzieć, że sytuacja jest mimo wszystko wyjątkowa. Nawet jeżeli papież Benedykt XVI emeryt nie pełni funkcji, to i tak wyczuwamy na różne sposoby, że sercem jest naszym Kościołem i choćby na przykład książka, która ukazała się z głębi naszych serc, której inicjatorem był kardynał Robert Sarach, a współautorem, gdy chodzi o treść, także właśnie papież Benedykt XVI. Miałem okazję przejrzeć tę książkę, nawet można powiedzieć dość dokładnie przejrzeć i jestem pod ogromnym wrażeniem jego głębi rozumienia Kościoła, kapłaństwa, no i oczywiście tej sytuacji, w której znajduje się właśnie nasz obecny Kościół. Więc ta sytuacja wyjątkowa na pewno może generować różnego rodzaju pytania, wątpliwości,
I z takimi właśnie pytaniami się spotykamy. Na pewno nie są one łatwe i na pewno dla osób o mniejszym poinformowaniu czy o mniejszym wykształceniu, gdy chodzi o historię Kościoła, dla tych osób może pojawiać się wiele pytań, które w jakiś sposób są dla nich trudne, czy nawet które osłabiają ich wiarę, czy jakby powiedzieć, no, mocne zakorzenienie w naszym Kościele. Wypowiedzi papieża emeryta Benedykta XVI różnią się od wypowiedzi papieża Franciszka. Papież Franciszek wydaje się bardzo postępowym papieżem. Wiele z jego nauk można rozumieć w dwojaki sposób. Czy niejasności płynące z wypowiedzi papieża Franciszka przyczyniają się do jeszcze szybszego rozpadu Kościoła katolickiego? No, pytanie na pewno jest mocne, zwłaszcza ta ostatnia jego część. Natomiast gdy chodzi o kwestię samej precyzji myślenia czy wypowiadania myśli teologicznych, zwłaszcza gdy chodzi o naszego papieża Franciszka, myślę, że z jednej strony papież Benedykt XVI miał dużo większy, byśmy tak powiedzieli, warsztat naukowy niż obecny papież Franciszek. No, nie chcę tutaj już precyzować, no, ale gdy chodzi nawet o tytuły naukowe i tak dalej, publikacje, znajomość języków, więc papież Benedykt pod tym względem był niewątpliwie bardziej aktywny, dużo bardziej aktywny. Nawet byśmy mogli powiedzieć, że porównywalny z Janem Pawłem, a nawet w niektórych sprawach jeszcze dalej czy szerzej pewne rzeczy ujmujący. Więc jego dorobek naukowy jako papieża jest tutaj absolutnie wyjątkowy i szczególny. Natomiast gdy chodzi o papieża Franciszka, no, trzeba jasno powiedzieć, że po pierwsze w tych wszystkich jego, jakby powiedzieć, dokumentach czy nawet obrazkach właściwie widzimy tylko tytuł Franciszek. Jakby, nie wiem z jakich względów, ale no, nie pojawia się tam tytuł papież Franciszek, tak jak to było na przykład za czasów papieża Jana Pawła II, Janes Paulus, papież II. Natomiast papież Benedykt oczywiście cały czas używał tego tytułu papież Benedykt XVI. Natomiast ten obecny nasz papież faktycznie, no nie wiem czy wszędzie, bo nie mam aż takiej wiedzy, ale są miejsca, w których rzeczywiście widać, że podpisuje się tylko jako Franciszek. Natomiast gdy chodzi o jego właśnie wypowiedzi, jego naukę Kościoła, można znaleźć takie miejsca, w których pojawia się pewna dwuznaczność. Jeżeli pojawia się dwuznaczność, no od razu się pojawia pewien obszar, czy pewna skłonność do takiego czy innego nadinterpretowania, no i w związku z tym pewnych podziałów, pewnych nieraz nawet rozbieżnych podziałów i to na pewno powiększa naszą pewną dwutorowość myślenia, czy działania, czy ocen i tak dalej. Więc takich przykładów moglibyśmy podawać wiele, ale podam choćby na przykład taki jeden detal. W Polsce może nie był on aż tak bardzo uchwycony, ale pojawiła się taka sytuacja, że są co roku wydawane roczniki watykańskie i na początku roku 2020, czyli obecnego, mogliśmy się dowiedzieć, że gdy chodzi o biografię papieża, właściwie pojawił się tytuł papieża naszego obecnego jako imię i nazwisko, czyli Jorge Bergoglio i biskup Rzymu. Natomiast wszystkie pozostałe tytuły, które mu przysługują, zostały przesunięte na sam dół tej właśnie strony, która prezentowała obecnego naszego papieża i te tytuły zostały opatrzone takim nagłówkiem tytuły historyczne. To wywołało swoistą burzę, bo właściwie nie wiadomo było do końca, jak zrozumieć taką zmianę, co ta zmiana oznacza, czy papież rzeczywiście jakby chciał te tytuły przenieść do historii. No, były później wypowiedzi watykańskie, które pokazywały, że tytuły te związane są z historią papiestwa, czy tychże właśnie tytułów. No, niemniej jednak pewna dwuznaczność zaistniała,
i wywołała ona swoisty ferment, czy swoisty właśnie podział. Gdy chodzi o kwestię otwartości naszego papieża obecnego na różne inne religie, czy byśmy mogli powiedzieć nawet wierzenia, jest ona no nieporównywalnie inna czy większa w stosunku do tego, co prezentował papież Benedykt XVI. I tutaj no są, można bez przesady stwierdzić, pewnego rodzaju linie pęknięcia, czy no pewnego niepokoju nawet. Czy ten nasz Kościół rzeczywiście no, jest cały czas integralny, czy jest on cały czas, jakby powiedzieć, ustawiony według tej głównej linii, która jest związana z Ewangeliami, nauczaniem Pana Jezusa i tak dalej. No i chciałbym tutaj, gdy chodzi o tę kwestię, odwołać się do nagrania samego papieża Franciszka, dokładnie ponad roku temu, gdzie zachęcał do właśnie takiej perspektywy humanizmu globalnego. To jest dla nas mało zrozumiały tytuł, gdy chodzi o kwestię Ewangelii i całej naszej teologii katolickiej. Co to znaczy humanizm globalny? Do tej pory ten tytuł, bynajmniej nawet w filozofii, nie był jakoś tam często używany. No tak czy inaczej, papież tutaj w tym swoim kilkuminutowym nagraniu jasno zarysował taką pewną potrzebę budowania struktur ogólnoludzkich, globalnych, ponadkościelnych. I to też wywołało, bez, no tutaj można powiedzieć przesady, swoistą reakcję czy niepokój, czy nawet serię pytań, jak to wszystko zrozumieć. Przytoczę jeszcze inną wypowiedź jego, która była też i wydaje mi się pozostaje budzącą przynajmniej wieloznaczność, gdzie papież miał powiedzieć, że nie wierzy w Boga związanego z Kościołem katolickim. Ja może teraz troszkę parafrazuję to jego tutaj, tę jego wypowiedź, ale no, można tu domyślać się, co papież miał na myśli i co niektórzy mogli z tego zrozumieć. Przede wszystkim my, wyznając nasze credo, jasno precyzujemy, wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół katolicki. Czyli jesteśmy w tym naszym Kościele, którego no, założycielem i życiem tego Kościoła jest sam Pan Jezus. I oczywiście ten nasz Kościół jest otwarty na różnego rodzaju inne wyznania, tych, którzy szukają Boga na różne sposoby, mniej czy bardziej skutecznie. Niemniej jednak cały czas pokazujemy wyjątkowość tego Kościoła. Natomiast przy takim właśnie stwierdzeniu, że sytuacja jest teraz taka, że każdy ma równe szanse i różne możliwości, no to rzeczywiście pojawia się pytanie, po co męczennicy, po co misjonarze, po co jakaś tam szczególna forma nawracania i tak dalej. No i tego typu postawy oczywiście się pojawiały. Nie było jakiejś tutaj precyzyjnej, że tak powiem, reakcji ze strony Watykanu, żeby tę kwestię rozwiać czy wyjaśnić. No i w związku z tym tego typu, jakby powiedzieć, no nieraz nawet budzące kontrowersje czy napięcia, poglądy są wypowiadane i one też mogą niestety nas dzielić czy w jakiś sposób osłabiać. Jak w takim razie, pomimo nieścisłości płynących z Watykanu, mogą żyć wierni według tradycji Kościoła katolickiego założonego przez naszego Pana Jezusa 2000 lat temu? No to pytanie jest, wydaje mi się, prostsze, bardziej optymistyczne. No choćby dlatego, że gdy chodzi o nasz Kościół, jest to struktura, jest to wspólnota, którą ożywia Duch Święty. Obiecał nam to sam Pan Jezus, no oczywiście dał nam za matkę swoją matkę. Mamy wielu świętych, mamy wielu aniołów, mamy wiele wspaniałych przykładów w tradycji i historii naszego Kościoła i dostęp
do tych wielkich i bardzo istotnych źródeł jest ciągle otwarty. Więc to nie jest tak, że obecny stan Kościoła to jest stan całego naszego Kościoła przez, że powiem, pryzmat 2000 lat. W każdej chwili możemy sięgać do nauczania wszystkich papieży, wielu wspaniałych świętych, doktorów, choćby na przykład świętego Augustyna, czy świętego Tomasza, czy świętego Ireneusza i tak dalej, i tak dalej, Hilarego z Poitiers. Mnóstwo mamy wspaniałych treści, które są dostępne. No oczywiście niewiele osób może aż tak bardzo czy skutecznie sięga do tych treści, chociaż dzięki internetowi dzisiaj są one naprawdę dużo bardziej dostępne niż dawniej. No a poza tym nasza więź przede wszystkim powinna być więzią z Chrystusem. To On jest naszym życiem i to On jest naszym zbawieniem. Więc na pewno na sądzie ostatecznym, czy gdy spotkamy się na końcu z naszym Bogiem, będziemy przede wszystkim prześwietlani z tej relacji, jaka istnieje między nami a Bogiem, a Panem Jezusem. Mówiąc te słowa, nawet uświadamiam sobie, że dzisiaj dwa razy odprawiałem mszę świętą, inaczej mówiąc, dwa razy spożyłem Jego ciało. Dwa razy jakby używałem słów Jego. Inaczej mówiąc, użyczałem swojego serca, czy swoich ust, swoich rąk, by On przemówił. I to jest ogromnie silny argument za tym, że Pan Jezus cały czas żyje w naszym Kościele. I na pewno też działa i w papieżu Franciszku, i w wielu innych, którzy pełnią wielkie czy doniosłe funkcje w naszym Kościele. Ale nie możemy też negować tego, że szatan nie śpi. Na różne sposoby stara się nas skłócić, osłabić, zamglić jasność naszego przekazu ewangelicznego czy naszych prawd wiary. No i te sprawy są ciągle jakby przed nami. Niejednokrotnie jakby potykamy się o różnego rodzaju kamienie na drodze czy przeszkody. Nie ma się co przejmować. Ludzką rzeczą jest upadać, ale nieludzką rzeczą jest trwać w upadku, więc musimy powstawać, iść dalej, szukać kolejnych natchnień i myślę, że tych źródeł ciągle mamy wiele do naszej dyspozycji. Wspomniał ksiądz wcześniej o tym, że w historii Kościoła naszego katolickiego zdarzały się przypadki antypapieży. Ja chciałabym zapytać, co powinni czynić wierni, gdyby teraz trafił nam się taki antypapież na stolicy Piotrowej? Więc nie ma takiego uniwersalnego i skutecznego środka, który by rozwiązał czy rozwiał ten problem. Jeżeli na tronie w Watykanie zasiada papież i obok niego, czy gdzieś tam dalej, pojawia się człowiek, który rośnie sobie no po prostu pragnienie do tego, czy prawo do tego, by być papieżem, czy wręcz antypapieżem, no to sam już ten tytuł sugeruje, że jeden walczy z drugim, czy wyklucza drugi. Mamy papieża i mamy antypapieża, czyli kogoś, kto jest przeciwny tego, kto jest papieżem. Więc odniosę się choćby do przypadku papieża Liberiusza. Był on na stolicy Piotrowej od roku 352 do 366 i to właśnie za tego papieża miał miejsce słynny cud śniegu 5 sierpnia 352 roku na wzgórzu Esquilińskim w Rzymie. Proszę wyobrazić ogromne przeżycia, to właśnie dzięki niemu zapoczątkowano budowę pierwszego kościoła maryjnego w Europie Zachodniej, a jednocześnie ten właśnie papież, który był ambitny, który chciał jednoczyć kościół, w jaki sposób wpadł w niełaski ówczesnego władcy Cesarstwa Rzymskiego i został wygnany i w międzyczasie został powołany właśnie antypapież Feliks. Była to sytuacja dla
ówczesnego papieża bardzo bolesna i myślę, że dla samego papieża Feliksa też. Jak sama nazwa mówi, Feliks znaczy szczęśliwy. Nie wiem, czy on był aż tak bardzo szczęśliwy z tego faktu, że został obwołany antypapieżem. Na pewno było to swoiste rozdarcie i na pewno była to sytuacja, która generowała no, pewne różnice pomiędzy ludźmi, którzy byli zwolennikami pierwszego papieża i później tego właśnie antypapieża. Więc sytuacja tego typu jest bardzo trudna i ogólnie mówiąc, no, nie ma jakiegoś salomonowego rozwiązania, żeby pogodzić możliwość funkcjonowania jednego i drugiego równocześnie. Normalna sytuacja jest wówczas, gdy jest po prostu jeden papież. Dziś widzimy, że na świecie trwa walka z Kościołem katolickim. Ja chciałam jeszcze księdza zapytać o obecne metody walki z Kościołem katolickim, a szczególnie z jego katolickością. No jest to pytanie na pewno trudne i dla nas bolesne. Jeżeli uświadamiamy sobie, że są jakieś fale, czy jakieś struktury, czy siły, które w sposób jasny, widoczny i to nawet nie ukrywając, uderzają w nas, chociaż mamy też wiele takich metod, czy takich form działania, które są zakamuflowane, które są jakby niewidoczne, czyli takie nieraz, byśmy mogli powiedzieć dosadnie, ukryte wbijanie noża w plecy. Nieraz to może być szokujące, ale tak się nieraz dzieje, że niektórzy katolicy no, znienacka zostają zaatakowani i to czasami nawet wręcz śmiertelnie. Więc jakie formy? Form dzisiaj mamy bardzo wiele, ale przede wszystkim ta największa fala, jaka uderza w obecny Kościół, to jest właśnie fala medialna. Jak wiemy, dzisiejszy świat wirtualny, który jest kreowany przez media, jest czasami dla niektórych bardziej bliski niż świat realny. Czyli niektórzy wyobrażają sobie, że to, co jest w internecie czy w telewizji, jest bardziej prawdziwe niż to, co jest na ulicy, co jest poza, załóżmy, drzwiami, poza oknem, co jest w moim, że tak powiem, realnym świecie. Stąd też pojawia się konieczność ogromnej odpowiedzialności za to, co jest serwowane poprzez media. Niestety tej odpowiedzialności nie ma i co więcej, bardzo często mamy przypadki mowy nienawiści. Myślę tutaj głównie o nienawiści wobec Kościoła katolickiego. Niejednokrotnie ta mowa nienawiści ma formę jakiegoś żartu, humoru, skeczu, różnego rodzaju jakichś takich no, kabaretów i tak dalej. Więc ludzie śmieją się, nie uświadamiając sobie, że sami podcinają gałąź, na której siedzą. To jest dzisiaj bardzo, nieraz nawet perfidna, czy bardzo ukryta forma atakowania naszego Kościoła. A jednocześnie jest to forma, która obnaża słabość naszego życia duchowego, czy znajomości Kościoła, a także swoistej siły więzi, jakie istnieją między katolikami a Kościołem. Jeżeli dany człowiek jest słaby, bardzo łatwo można go, tak mówiąc obrazowo, wziąć za rączkę i wprowadzić zupełnie inną rzeczywistość, która nie ma nic wspólnego z Kościołem. I to pokazuje, że ten człowiek jest rzeczywiście bardzo słaby. No oczywiście ośmiesza się kapłaństwo. O tym to już nie muszę mówić, bo myślę, że wszyscy wiemy, jak wiele jest metod ośmieszania kapłaństwa. I poprzez choćby nalepki, że wszyscy księża są homoseksualistami, czy materialistami, czy jakimiś tam, można powiedzieć, cały czas bluźniącymi i tak dalej. Ośmiesza się życie sakramentalne, ośmiesza się kwestie grzechu, piekła, potępienia, czy kwestie życia w łasce. Relatywizuje się także naukę Jezusa. Coraz częściej pokazuje się naukę Jezusa jako naukę, która jest całkowicie tolerancyjna, która wszystko akceptuje, która wszystko przebacza. Jest to niestety bardzo tutaj no, podstępna
interpretacja czy forma przekazu tego, co mówi Pan Jezus, bo jak wiemy, był on stanowczy, wiele rzeczy akceptował, ale grzechu, zła i różnego rodzaju form przeciwnych naturze ludzkiej nie akceptował, ale wprost i nieraz nawet bardzo ostro potępiał. Poza tym widzimy również, jak bardzo ośmiesza się życie Maryi, świętych. Wielokrotnie używa się świętych do różnego rodzaju jakichś nazw zupełnie związanych z życiem religijnym. Na przykład, dam prosty tutaj detal, jest taka wielka sieć dystrybucji dywanów we Francji, która nazywa się Saint-Maclou. Gdy spytałem jakiegoś przypadkowego Francuza, czy wiesz, co to jest Saint-Maclou? Odpowiedź była prosta. To jest sklep z dywanami. Tak samo San Marco. Jest mnóstwo różnego rodzaju kawiarni czy innych miejsc, które nazywają się San Marco. Natomiast wiele osób nie wie, że to chodzi o świętego Marka. Tego właśnie, który ewangelizował razem ze świętym Pawłem. Czy przykładów mógłbym podawać wiele. Na Zachodzie relatywizuje się i nadaje nowe treści danym pojęciom katolickim, choćby na przykład msza święta, czy na przykład chrzest. Proszę sobie wyobrazić, że we Francji można ochrzcić drzewo, sadzając go. Więc do tego stopnia ulatnia się właściwe znaczenie bardzo istotnych treści religijnych, przypisując im zupełnie nowe treści. W Polsce niestety ta rzecz też ma miejsce. Oczywiście tak zwane multikulti, ten prąd, który jest o zasięgu światowym i który z pewnością nie jest dla nas przychylnym, jako że zakłada wielokulturowość, w której wszyscy są równi. Więc wiadomo, Pan Jezus nie może być stawiany na poziomie innych założycieli, innych kultur. Udowadniał to bardzo wieloma cudami, swoim życiem, śmiercią na krzyżu, zmartwychwstaniem i nie możemy zgodzić się na to, żeby Jego stawiać, załóżmy, na poziomie innych myślicieli czy innych, załóżmy, filozofów czy jakichś innych działaczy społecznych. Tutaj ta wyjątkowość musi być przez nas uchwycona i broniona. Tak spontanicznie nasuwają mi się takie tutaj problemy, które moglibyśmy określić jako różne, czy różnego rodzaju fale uderzające w nasz Kościół katolicki. A tak na rodzinę oczywiście wielki temat, który wymagałby bardzo szerokiego omówienia, na jak wiele różnych sposobów atakowana jest dzisiaj nasza rodzina, i w związku z tym więzi pomiędzy dziećmi a rodzicami, czy pomiędzy dziećmi a Kościołem, bo pomiędzy rodzicami a Kościołem jeszcze one są w miarę normalne, co widzimy w Polsce, natomiast gdy chodzi o młodzież, już niestety jest coraz trudniej. Te wszystkie złe rzeczy, które dzieją się na świecie, w Polsce, tutaj w Stanach Zjednoczonych, są przerażające. Ja tak sobie myślę, nie tak dawno, kilka miesięcy temu rozmawialiśmy w naszym programie o tym, że została odnaleziona Arka Noego. Nasuwa mi się pytanie, czy poprzez to, że właśnie teraz, w dzisiejszych czasach, w tym właśnie konkretnym czasie ta Arka została odnaleziona, nie jest daniem od Pana Boga nam jakiegoś znaku, że powinniśmy się nawrócić, że powinniśmy opamiętać się w tym, co robimy? Jest część osób, która dokładnie tak myśli, jak Pani to wyraziła w tym właśnie pytaniu. Chcę powiedzieć, że ponad rok temu uczestniczyłem w sympozjum międzynarodowym w Agri, niedaleko góry Ararat w Turcji, na temat Arki Noego, historii związanej z Noem, Arką, Potopem i tak dalej. I przewijała się tam dość często myśl, ponieważ ta wielka konstrukcja drewniana, która została odkryta na górze Ararat, ona ciągle tak
zupełnie oficjalnie nie jest określany jako arkanałego. Coś podobnego tu ma miejsce jak w przypadku całunu toryńskiego. Mamy bardzo wiele argumentów za, ale ciągle jakaś tam jeszcze pewna część, że tak powiem, pozostaje do wyjaśnienia. I podobnie ma się rzecz właśnie z arkanałego. Jest mnóstwo argumentów, które pokazują, że to ma być rzeczywiście ta arka, która była zbudowana przez Noego. No ale do czego zmierzam? Że ci właśnie profesorowie, uczestnicy tego sympozjum, niektórzy przynajmniej z nich podkreślali, że jeżeli postawimy już kropkę nad i powiemy tak, to jest arka Noego, to według nich będzie to początek końca czasu. Czyli są jakby trochę przerażeni tym, że może dobrze jeszcze jest troszkę wątpić i być może w ten sposób tego końca jeszcze nie doświadczymy. No ale to jest taka odpowiedź troszkę tutaj jakby teoretyzująca. Natomiast myślę, że znaków, które Pan Bóg nam daje, by nas rozbudzić, by w jakiś sposób nas nawrócić, by nas skłonić do siebie, jest dzisiaj bardzo wiele. I widzę z drugiej strony, nie tylko ja, ale wiele osób to widzi, że jest pewien opór człowieka w stosunku do Boga. Proszę sobie wyobrazić, że od wielu dni słucham różnego rodzaju życzeń bożonarodzeniowych. Naszych polityków, oczywiście większość z nich jest katolikami. I mam wrażenie, że ciągle boimy się mówić, gdy chodzi o życzenia bożonarodzeniowe w kontekście Jezusa. Jestem prawie że pewny, że w ciągu ostatniego tygodnia przewinęło się tysiące życzeń bożonarodzeniowych, zdrowia, pomyślności, szczęścia, radości. A gdzie jest Jezus? Przecież to są święta Bożego Narodzenia. Więc byłoby dobrze, żebyśmy życzyli sobie bycia z Nim, doświadczenia na nowo Jego obecności, tego, że On chce się narodzić w naszych sercach i chce być naszym przyjacielem. W tej właśnie perspektywie tego wydarzenia można wymyślać przepiękne, różne życzenia. Nie tylko, załóżmy, zdrowia, no bo zdrowia nam może życzyć lekarz szpitalu, czy ktoś, kto zajmuje się dietetyką, czy ktoś, kto ogólnie, można powiedzieć, jest naszym przyjacielem. Natomiast jeżeli jako katolicy będziemy uchylać się od tego detalu wplatania Pana Jezusa w Boże Narodzenie, no to rzeczywiście będziemy te święta coraz bardziej spłycać i coraz bardziej będziemy jakby niezdatni do głębokiego przeżycia tej przepięknej prawdy, że On przychodzi do naszego świata, do naszych serc. Arka, no to wiadomo, kilka tysięcy lat trzeba by się cofnąć wstecz, ale za kilka dni On na nowo będzie pośród nas. W tej przepięknej tajemnicy Bożego Narodzenia. Przychodzi oczywiście w tajemnicy spowiedzi, przychodzi w tajemnicy mszy świętej, w tajemnicy codziennych modlitw i tak dalej, ale ta tajemnica Bożego Narodzenia ma swój przepiękny kontekst. I myślę, że no, powinniśmy jako katolicy tutaj ewangelizować, dzielić się tą radością. Tak, przede wszystkim życzę Ci spotkania się z Nim, tym, który Cię szuka i który na pewno ma wiele Ci do przekazania, jako szczególne prezenty, może o wiele cenniejsze niż te, które dostaniesz od swojej rodziny czy od swoich przyjaciół. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu za naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, że przyjął ksiądz nasze zaproszenie i spotkał się z nami. Chciałbym jeszcze poprosić księdza na koniec o błogosławieństwo dla nas. No, oczywiście bardzo, bardzo serdecznie i z przyjemnością czynię to i dla Was, dla wszystkich pracowników Telewizji Chrystusa Króla i dla wszystkich katolików Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza Polaków, którzy sercem i duszą jednoczą się z nami w tych pięknych dniach, które są przed nami. Niech Pan Jezus nam wszystkim w wielu naszych planach i zamiarach błogosławi. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego najlepszego.
na cały okres świąteczny. Dziękujemy bardzo, również życzymy błogosławieństwa Bożego. Moim i Państwa gościem był dziś ksiądz dr Roman Piwowarczyk. Ja się już z Państwem żegnam. Zapraszam do oglądania i subskrybowania naszej telewizji. Z Panem Bogiem.